tłumaczy się po prostu baśnie. Co widać na tych pracach, taki baśniowy świat, biorą udział dzieci w wieku 9 do 15 lat. 5 do 16, proszę Państwa, więc prace pięcioletnich dzieci urzekły mnie nieprawdopodobnie i miałam chwilę, kiedy zadawałam sobie pytanie, czy to naprawdę praca pięcioletniego dziecka, bo nie ma wątpliwości, że tak jest, niemniej jednak poziom tych prac jest bardzo wysoki. W trakcie projektu uczestniczyły nie tylko dzieci, które mieszkają na Ukrainie, ale również dzieci z domu dziecka. Zaotrzymano od darczyńców koszty. Dzieciom z tych domów były kupione materiały artystyczne, słodycze. Komitet organizacyjny zawitał do domów dziecka. Przeprowadzone zostały warsztaty malarstwa, grafiki i komitet pomógł tym dzieciom złożyć prace konkursowe. W ubiegłym roku 42 młodych plastyków z domu dziecka uczestniczyło w projekcie. Uroczysty